Dominika Brzoza-Piprek, witam i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Dziś za oknami dominowało zmienne zachmurzenie. Słońce co jakiś czas przedzierało się przez chmury. Na termometrach mogliśmy zobaczyć 18 stopni w Częstochowie, 19 w Katowicach, 15 w Bielsku-Białej. Najbliższa noc czeka nas pogodna z zachmurzeniem od małego do umiarkowanego. Miejscami mogą pojawić się mgły i zamglenia utrudniające widoczność. 7 stopni w Kłobucku i Częstochowie, 8 w Myszkowie i w Zawierciu. W centrum w Raciborzu 8 stopni i tyle samo pojawi się w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Na południu regionu w Cieszynie 7, 8 w Bielsku-Białej i w Żywcu. Jutro w całym województwie przepiękna aura, na niebie bardzo dużo słońca, niewielkie ilości chmur bez opadów deszczu. Chmur odrobinę więcej pojawi się na południu województwa, ale tutaj także bez deszczu. 19 stopni w Kłobucku i Częstochowie, 20 w Myszkowie i w Zawierciu. W centrum wyrównane temperatury, 19 stopni w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach, Gliwicach, Raciborzu i Rybniku. Na południu regionu 18 stopni w Cieszynie i Żywcu, 19 w Bielsku-Białej. Jutro ciśnienie wyniesie 991 hektopaskali. Zobaczmy, co przyniosą nam kolejne dni. W niedzielę na termometrach 21 stopni, w ciągu dnia praktycznie bezchmurnie, chwilami odrobinę mocniej powieje wiatr. W poniedziałek na termometrach 21 stopni i tutaj miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Sprawdźmy teraz wskaźniki jakości powietrza. Spójrzmy na nasze mapy. Obszar północny, okolice Częstochowy i centrum to dobra jakość powietrza. Na obszarze rybnicko-pszczyńskim, bielsko-cieszyńskim i w Dolinach Beskidzkich także jakość powietrza dobra. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru, a wszystkim mamom pogody ducha. Do zobaczenia.